Siema, z tej strony pan tata. Jestem teraz z plecakiem w lesie. Chodzę między drzewami. Powolutku. Spacerek z pieskiem. No i szukam jakichś paści, butelek, innych rzeczy. Czasem jakieś może. No, gdzieś koło kilometra może. Ale tutaj w tym lesie to dopiero zacząłem. Także mam już tu butelki plastikowe. Tu jakieś po piwie, tu jakiś spray. Cholera wie co to jest. No już trochę w plecaku jest. Także przejdę się tam jeszcze do przodu. Pójdę tak sobie jeszcze z kilometr, to dozbieram, na pewno. Takie pojedyncze sztuki gdzieś leżą jeszcze, jakieś niedobitki. Gdzie się chodzi, przynajmniej z plecakiem. Ale cóż, posprzątamy. Liści jest dużo i człowiek się rozgląda. Czasami czegoś nie zauważy, bo jest przysypane. Ale trafia się. No i tak sobie idę. Przy okazji wypoczywam. O, tu jest jakaś dróżka. Znaczy, to nie jest droga, ale idziemy tędy tu na dół troszkę zobaczyć. Co tu jest? O, sarenki tam latają. Sarenki. Nie wiem czy widać, ale sarenki, bo pies już wyczuł. Sarenki tam były. Ładne takie. Ares, no chodź, ja wiem. Były sarenki. Latają sobie, no. Aj, powolutku. Ares, no tam nie polecisz. No coś ty. Tu jakiś śmieć jest. Folia. Rękawiczki zapomniałem włożyć. No i tak. Sobie pójdę do przodu. Ładnie dzisiaj słoneczko. Świeci. Ciepło nawet. Chyba 2 stopnie jest, w słońcu może trochę więcej. Pójdę tam do przodu, przejdę się, no zobaczymy. Pokażę wam potem ile nazbierałem. To na razie, trzymcie się.